świecie przestępczości czasami to nie siła, lecz prędkość decyduje o sukcesie. Im szybciej przestępca działa, tym mniejsze ryzyko zostania złapanym na gorącym uczynku. Historia zna wiele spektakularnych kradzieży, które zaskoczyły zarówno ofiary, jak i organy ścigania swoją błyskawiczną realizacją. W tym filmie przyjrzymy się niektórym z najbardziej zaskakujących i najszybszych kradzieży, które kiedykolwiek miały miejsce. Od rabunków na ulicach miast, po błyskawiczne włamania do muzeów, te historie pokazują, że czasami przestępczość może działać w tempie ekspresowym. Napad na Wafi Mel. To precyzyjny i śmiały skok, który miał miejsce dnia 15 kwietnia 2007 roku w centrum handlowym Wafi w Dubaju. Napad przeprowadziła niesławna grupa przestępcza, Różowa Pantera, nazwana tak przez Interpol po ich serii kradzieży biżuterii w Europie i Japonii. W tym konkretnym napadzie gang użył dwóch skradzionych samochodów, by wjechać na pełnym gazie przez główne bramy centrum handlowego. Sytuacja odbywała się około godziny 22 czasu lokalnego. Ubrani na czarno i z maskami na twarzy, mężczyźni wbiegli do sklepu Graf uzbrojeni w młotki i pistolety, które potem okazały się fałszywe. Następnie rozbili witrynę i uciekli z biżuterią wartą 14,7 miliona dirhamów. Cały napad trwał tylko 170 sekund, podczas których gang opuścił sklep, wskoczył z powrotem do samochodów i opuścił budynek. Precyzja ich planowania była oszałamiająca, ponieważ uwzględnili nawet markę samochodu, którym mieli uciekać. Jak podają media, skradli oni samochody marki Audi, ponieważ w ich mniemaniu był to najbardziej powszechny samochód i najlepiej przez nich znany. Po napadzie gang odjechał w okolice Zabil, gdzie podpalono oba samochody w próbie zniszczenia wszelkich śladów. Napisz w komentarzu milion, a w zamian przypniemy ci serduszko. Napad na Carlton. To sytuacja z 2013 roku, kiedy doszło do napadu z bronią w ręku na hotel Carlton w Cannes. Sprawca, uzbrojony w pistolet i skrywający twarz pod czapką z daszkiem oraz szalikiem, skradł z luksusowego salonu biżuterię i zegarki o wartości 136 milionów dolarów. To miejsce było wówczas słabo chronione, a ochroniarze nie byli uzbrojeni. Cenne przedmioty znalazły się tam dzięki wystawie izraelskiego miliardera Lewa Lewiewa. Napastnik wkroczył przez francuskie drzwi, nie wiadomo, czy zostały one wyłamane, czy przypadkowo pozostawione otwarte, i z łatwością podniósł torbę z 72 klejnotami, w tym 34 o wyjątkowym charakterze. Pomimo natychmiastowej obławy, sprawca umknął i nie został złapany. Ze względu na skalę kradzieży i szybkość działania, ten incydent został uznany za największy napad w historii Francji, a być może także wszechczasów. Cała akcja trwała zaledwie kilka minut, a złodziej działał szybko i zdecydowanie. Luke Elliot Summer. To były żołnierz Armii Stanów Zjednoczonych oraz złodziej. W dniu 7 sierpnia 2006 roku czterech mężczyzn z bronią w ręku obrabowało oddział Bank of America. Ich taktyka przypominała wojskowe planowanie i wykonanie, co prawdopodobnie było wynikiem ich szkolenia i doświadczenia. W trakcie, gdy dwóch żołnierzy pilnowało wejścia do banku, dwaj inni szybko podeszli do kasjerów. Jeden ze strażników przy drzwiach odmierzał czas, a Luke Summer, przywódca grupy, przeskoczył przez kontuar kasy, krzycząc groźby i polecenia. Wymusił na kasjerach, aby podawali mu banknoty o nominałach 20, 50 i 100 dolarów, bez banknotów pułapek ze wcześniej zarejestrowanymi numerami seryjnymi. Nikomu jednak fizycznie nic się nie stało podczas napadu. Cały rabunek trwał zaledwie kilka minut, ale w tym krótkim czasie udało im się ukraść około 54 tysiące dolarów. Po rabunku grupa Summera szybko przyciągnęła uwagę władz, a ich wojskowe tło tylko dodało intrygi śledztwu. Nie minęło wiele czasu, zanim zostali złapani. Summer usprawiedliwiał rabunek chęcią zwrócenia uwagi na zbrodnie wojenne, które według niego były popełniane przez amerykańskie siły w Afganistanie i Iraku, chociaż te twierdzenia nigdy nie zostały potwierdzone. Sprawa przypominała,
jak osobiste motywacje i szkolenia wojskowe mogą przecinać się w nieoczekiwane i kryminalne sposoby. Napad na Muzeum Isabelli Stewart Gardner to uważane za jedno z największych kradzieży dzieł sztuki w historii. W dniu 18 marca 1990 roku dwóch mężczyzn udających policjantów weszło do muzeum w Bostonie i skradło dzieła sztuki o wartości ponad pół miliarda dolarów w zaledwie 81 minut. Złodzieje obezwładnili dwóch niczego nie spodziewających się ochroniarzy, a następnie przypięli ich taśmą klejącą do rury. Mężczyźni następnie kontynuowali ściąganie 13 cennych dzieł sztuki wystawionych na wystawie, rozbijając ochronne szkła, wycinając płótna i dewastując wszystko, co znajdowało się w pobliżu. Nieco ponad godzinę później złodzieje zniknęli z oszałamiającą kolekcją dzieł sztuki, której wartość obecnie wynosi ponad 500 milionów dolarów. Mimo dużego rozgłosu i oferowanej nagrody w wysokości 10 milionów dolarów za bezpieczny powrót przedmiotów, skradzione dzieła nigdy nie zostały odzyskane. Skradzione prace zostały pierwotnie nabyte przez kolekcjonerkę sztuki Isabelle Stewart Gardner i miały być na stałe wystawione w muzeum wraz z resztą jej kolekcji. Wśród nich znajdował się koncert, jeden z zaledwie 34 znanych obrazów Jana Vermeera, uważany za najcenniejszy nieodzyskany obraz na świecie. Brakuje również burzy na Jeziorze Galilejskim, jedynego morskiego pejzażu w wykonaniu Rembrandta. Inne obrazy i szkice autorstwa Rembrandta, Edgara Degasa, Eduarda Maneta i Goberta Flinka zostały skradzione wraz z stosunkowo niewartościowym orłem i chińskim naczyniem Gu. Ponieważ kolekcja i jej układ mają być stałe, puste ramy wciąż wiszą zarówno jako hołd dla brakujących dzieł, jak i miejsce na ich powrót. Wielki napad na pociąg to jedno z najbardziej spektakularnych przestępstw w historii Wielkiej Brytanii. W nocy z 8 na 9 sierpnia 1963 roku grupa 15 przestępców pod przywództwem Bruce'a Reynoldsa dokonała napadu na pocztowy pociąg podróżujący z Glasgow do Londynu. Pociąg ten przewoził przede wszystkim pieniądze oraz cenne przesyłki. Złodzieje, wykorzystując fałszywe sygnały kolejowe, zatrzymali pociąg w odległej okolicy w hrabstwie Buckinghamshire. Następnie, używając przemocy, obezwładnili maszynistę i załogę pociągu. Cała operacja zrabowania cennych przesyłek z pociągu zajęła im zaledwie 15 minut. Zdołali oni ukraść worki z banknotami o łącznej wartości 2,6 miliona funtów, co w dzisiejszych pieniądzach, po uwzględnieniu inflacji, wynosiłoby około 50 milionów funtów. Po udanym napadzie przestępcy ukryli się w opuszczonym gospodarstwie w hrabstwie Buckinghamshire, gdzie dokonali podziału łupu. Jednak ich radość nie trwała długo. Wkrótce po napadzie, dzięki błędom popełnionym przez bandytów oraz intensywnym śledztwom, policja zaczęła zamykać krąg wokół nich. W ciągu kilku miesięcy większość członków gangu została aresztowana i skazana na długoletnie kary więzienia. Wielki napad na pociąg stał się inspiracją dla wielu filmów, książek i programów telewizyjnych, a postacie uczestników tego zdarzenia na stałe weszły do annałów przestępczości brytyjskiej.